Minęła 13. Dzień z Republiką trwa. Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie. Dzień dobry. No i zaczniemy oczywiście od konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Około 12 Jarosław Kaczyński zapowiedział początek czegoś, co wygląda na dużą kampanię polityczną. Ma być to kampania, gdzie politycy PiSu pojadą do obecnych miast wojewódzkich, do byłych miast wojewódzkich, to jest 49, jak pamiętamy, ośrodków, plus do powiatów. Może posłuchajmy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Dzień dobry, Paweł Buch, Telewizja Republika. Panie prezesie, wczoraj w Sejmie mówił pan tak, pozwolę sobie zacytować. Mamy sytuację nadzwyczajną i konstytucja właściwie przestała praktycznie obowiązywać. Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory. Inaczej tego się nie da rozwiązać. Jaki ma pan plan na osiągnięcie tej sytuacji? Ja mówiłem tylko o tym, w jaki sposób z tej obecnej bardzo niedobrej sytuacji można wybrnąć, a co do planów, to należałoby je omawiać tutaj w innym gronie z tego względu, że są ludzie, którzy pełnią funkcje, które umożliwiają podejmowanie takich decyzji, których ja nie jestem w stanie w sposób efektywny podejmować. Także nie będę panu przedstawiał w tej chwili tych planów. W moim przekonaniu to jest najprostsza droga do przywrócenia w Polsce praworządności i do tego, żeby nie było takiej sytuacji, w której mamy szereg działań o skrajnie niemoralnym, na przykład więzienie ludzi, którzy walczyli z przestępczością, jak to ostatnio miało miejsce, a jeden z nich był przy tym torturowany. I niezależnie od protestów różnych środowisk, to jest zgodne z przepisami Unii, a właściwie Rady Europejskiej. To, co określiłem jako tortur, jest dokładnie w dokumentach tam opisane właśnie jako tortur. I taka metoda została zastosowana, mimo że było wiadomo, że wychodzi, mimo że nie zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie, bo to sąd musi nakazać tego rodzaju zabieg, to znaczy przymusowe karmienie. To była decyzja, jak sądzę, samej góry. No nie wiem personalnie, czy to był minister Bodnar, czy może sam premier Tusk, ale w każdym razie to miała być taka pogróżka dla kogoś, kto wbrew woli tych ludzi jednak opuszcza więzienie. No to samo zasługuje na bardzo wieloletnią karę, jeżeli chodzi o tych, którzy tutaj zdecydowali i wykonali tego rodzaju działania. No a poza tym mamy mnóstwo działań, o których tutaj nie wspominałem, bo to trudno o wszystkim mówić, które są niebywale szkodliwe dla Polski. No weźmy na przykład sprawę CPK. No jest przedsięwzięcie niezmiernie wręcz ważne dla polskiej przyszłości ekonomicznej. No jest w tej chwili kwestionowane. Sprawa energii atomowej. No, jeszcze może ważniejsza nawet niż CPK. Też jest w tej chwili kwestionowana, podważana. Kwestie związane z gospodarką morską, z portami. No wiadomo, że tu wszędzie wchodzimy w konflikt interesów z Niemcami. No tylko obowiązkiem polskich władz jest bronić polskich interesów, a nie niemieckich. A dzisiaj mamy, jak to wielokrotnie mówiłem, przy władzy partię w istocie niemiecką. No i prośba o komentarz do tych słów. Pan Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód. Początek kampanii samorządowej. Czy w tych ezopowych słowach Jarosława Kaczyńskiego jest coś więcej? To jest na pewno początek kampanii samorządowej, bo oczywiście polityki nie robi się tylko w Sejmie, debatami sejmowymi, jest wręcz przeciwnie. Trzeba wyruszyć z Warszawy, chociaż oczywiście Warszawa też jest ważna, bo tam jest bardzo wielu wyborców, no ale niemniej jednak
teren, tak zwany teren, czyli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej patrząc Zjednoczonej Prawicy, którzy mieszkają poza Warszawą, no są bardzo istotnym, powiedziałbym, elementem też pewnej struktury wyborczej. Jak niewiele było do zwycięstwa, no, pokazała poprzednia kampania wyborcza, gdzie jednak chyba trochę zabrakło rozmów nie tylko z twardym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, ale także z tymi wahającymi się. I tutaj jest bardzo poważna szansa na to, żeby przekonać tych, którzy z jakichś względów, różnych względów głosowali na trzecią drogę, bądź nawet z wyborcami prawicowo nastawionej Konfederacji, odbyć poważną rozmowę na temat Polski. I to jest coś ważniejszego w drugim planie, bo prezes Kaczyński wyraźnie koncentruje się na kwestiach cywilizacyjnych, no, które nie są domeną tylko zwolenników jakiejś partii politycznej, ale przecież zwolennicy budowy elektrowni atomowych są po różnych stronach sceny politycznej. Centralny port komunikacyjny także miał ponad 50% w sondażach, a zatem jest o co walczyć. Dlatego, że nowy rząd prowadzi politykę w ramach demontażu tak zwanego państwa pisowskiego. Przy okazji usiłuje te wszystkie elementy cywilizacyjne, które są bardzo ważne dla naszego kraju i dla ogromnej części Polaków, także doprowadzić do stanu pewnej jednak destrukcji, a przynajmniej opóźnienia w realizacji zapowiadanej jednej z elektrowni atomowych. Zatem jest o czym na pewno rozmawiać. I to są sprawy niezwykle ważne i po prostu trzeba Polaków zapytać, czy chcą Polski nowoczesnej, modernizującej się, czy czegoś w rodzaju niemieckiego landu. Ale to niemiecki land to jest zła analogia moim zdaniem, bo niemiecki land jest częścią niemieckiego państwa federalnego. Są tam wyborcy, którzy głosują również na rząd federalny. I czym innym jest land, który jest równorzędny z innymi landami, a czym innym protektorat, który po prostu ma wykonywać zadania. Być może to sformułowanie jest, sformułowanie związane z protektoratem jest bardziej precyzyjne. No właśnie, no to teraz kolejny temat. Okazuje się, że pani prawniczka, która wzięła udział w tym przejęciu mediów 107 minut, odbyła ileś tam posiedzeń rad krajowych i poświadczyła to własnym pismem, pojechała sobie gdzieś daleko, nie można jej znaleźć, podobno jest w Ameryce Południowej, no a dzisiaj wszyscy się zastanawiają, takie sienkiewiczowskie pytanie, quo vadis, a właściwie ubi venit, czyli nie dokąd idziesz, a dokąd poszedł minister Sienkiewicz, bo w Sejmie się nie pojawił. No zdaje się, że ten polityk ma kłopoty. Ma coraz większe kłopoty i ta cała akcja przeprowadzona przez niego wbrew prawu wyraźnie ugrzęzła nie tylko od strony medialnej, ale ugrzęzła od strony prawnej, bo mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził wyraźnie, że wszystkie czynności związane z likwidacją spółek nie mogą się odbywać inaczej niż na drodze ustawowej. Tu, jak wiemy, żadnej ustawy nie ma. Są różnego rodzaju opinie prawników zaprzyjaźnionych z Platformą Obywatelską, ale opinie prawne nie są źródłami prawa. I można nawet tysiąc takich opinii wysmażyć na wzór kotletów i tysiąc, powiedzmy, prawniczych atletów może się w tej sprawie. No ale to brzechwa. To wyszedł pan poza paradygmat sienkiewiczowski, szanowny panie. Proszę? To brzechwa. Wyszedł pan poza paradygmat sienkiewiczowski. Odrobinę wyszedłem, chcąc pokazać również absurdalność tej całej sprawy, absurdalność poczynań ministra Sienkiewicza, które nie tylko nie mają podstaw prawnych, ale także spotkały się z kontrakcją ze strony prokuratury. Bowiem słusznie ktoś zauważył, że w 107 minut no, nie da się sporządzać całej masy aktów notarialnych
i że najprawdopodobniej chodzi o przestępstwo przeciw dokumentom, na co jest paragraf i prokuratura chętnie z tego korzysta. Przypuszczam, że obrońców ministra Sienkiewicza będzie coraz mniej, bo mamy też tutaj akcję kilku referendarzy sądowych, no ale jak to mówi Tusk, machina ruszyła i my zostaliśmy dzisiaj w Radiu Zachód zwolnieni z pracy z 3-miesięcznym wypowiedzeniem przez likwidatora, którego nie uznajemy za przedstawiciela. A jest gdzieś wpisany ten likwidator? Czy państwo sprawdziliście legalność tego człowieka? On jeszcze nie jest wpisany do KRS-u, bo to sprawdziliśmy, natomiast prawdopodobnie ma jakieś dokumenty, którymi się nie chce posłużyć i ja wezwałem go dzisiaj do okazania takich dokumentów. No on oczywiście żadnych dokumentów nie przedstawił, więc to jest cały cykl działań nielegalnych, które wpisują się w pewną filozofię tej władzy, filozofię faktów dokonanych. No ale mamy na szczęście również kontrakcję, bowiem tworzone jest archiwum wszystkich przekroczeń prawa i z całą pewnością ta cała nielegalna akcja pułkownika Sienkiewicza znajdzie odzwierciedlenie w tym archiwum. No w tej chwili oni są w pewnej, powiedziałbym, przewadze. Także... Łagodnie mówiąc, są w przewadze, chociaż również są w takiej medialnej defensywie. Panie redaktorze, wczoraj dowiedzieliśmy się, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nowa władza zerwała tablice poświęcone żołnierzom wyklętym. No, nazwiska polskich patriotów, ludzi, którzy oddawali życie za samą ideę wolnej Polski. Z drugiej strony to jest też miejsce, gdzie Niemcy w czasie Powstania Warszawskiego wymordowali cały szpital. No i takie śmiałe akcje, przesuwanie tego gdzieś do toalety. Robert Bąkiewicz. Przedstawiać nie trzeba, w nocy wziął i tam pomalował po prostu znaki Polski walczącej, tak zwane kotwice. No ja się zastanawiam, co ta kotwica tym ludziom przeszkadza? No ale jeżeli... Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy, po przejęciu wielu budynków niszczy wszystko to, co polskie i to, co narodowe. Zdejmuje polskie symbole narodowe z tych budynków. Zdejmuje krzyże. Jesteśmy w tej chwili pod budynkiem klimatu i środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym szefową jest pani minister Paulina Henik-Kloska. Prawdopodobnie pani minister kazała zdjąć symbol Polski walczącej w tym budynku. Kazała zdjąć również tablicę upamiętniającą żołnierzy niezłomnych. Jej bliski współpracownik powiedział tutaj, że te postaci historyczne, żołnierze niezłomni, budzą kontrowersje historyczne i różnie są oceniani przez historyków. Ale przez jakich historyków? Ruskich? Niemieckich? Teraz nauczymy ich polskości. Mam nadzieję, że jutro pani minister, przychodząc do pracy, zobaczy znaki Polski walczącej. Róbcie to w całej Polsce. Szczerze mówiąc, demokratycznie wybrany rząd Polski, który walczy z symbolami państwa podziemnego, no to przekracza, szczerze mówiąc, wszelkie normy i wszelkie wyobrażenie. Jakby mi ktoś powiedział, że coś takiego będzie miesiąc wcześniej, nie uwierzyłbym. Ja bym uwierzył, dlatego że ten rząd dość konsekwentnie wpisuje się w pewien nurt działań w polityce europejskiej, w polityce lewej części, lewej strony politycznej Unii Europejskiej, która dąży do jej unifikacji ideologicznej.
I otwarcie się przecież mówiło i mówi o rządach faszystów na Węgrzech, o polskiego prezydenta, o czym już tutaj kiedyś mówiłem, jedna z lewicowych hiszpańskich gazet nazywa ultranacjonalistą. Rząd, demokratycznie wybrany rząd Prawa i Sprawiedliwości, to był rząd nacjonalistów. A zatem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego toczy się prawdziwa wojna ideologiczna i Polska jest tylko jednym z pól bitew w tej wojnie, a pod Ministerstwem Klimatu, można powiedzieć, miała miejsce pewna potyczka, bo demontaż tych tablic jest czytelnym sygnałem również dla establishmentu europejskiego, jakimi intencjami kieruje się nowy rząd. Na użytek wewnętrzny jest to walka z żołnierzami wyklętymi, czyli ludźmi, których ten nowy rząd nie uważa za polskich bohaterów. I ja, czytając ten cały szeroki kontekst, nie przyłączę się do tych, którzy krytykują pana Bąkiewicza za to, co zrobił, bowiem no, są takie sytuacje, kiedy chcąc zwrócić uwagę na to, co się dzieje, no, trzeba sięgnąć czasem po bardziej drastyczne metody. No to są kwestie też biograficzne wśród wielu przodków obecnej elity rządzącej, obecnego rządu. No, są ludzie, którzy właśnie skorzystali bardzo na przybyciu tutaj Sowietów i zapisali się do różnego rodzaju formacji, których no, tak naprawdę działali do końca lat 80. Zobaczymy, jak to będzie. To jest też kwestia posiadanych życiorysów i to się wszystko wpisuje bardzo czytelnie w pewien kontekst. Bo to jest jak z filmu Barei, prawda? Że, tak, że Wigilia jest przed świętami. Tak jest. A Wielkanoc jest w niedzielę. Dlaczego? Przecież to wolny dzień. No dobra. Pan redaktor Adam Ruszczyński, publicysta Radia Zachód, to w zasadzie na zwolnieniu w tej chwili, trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Ale nadal Radio Zachód. Trzy miesiące w tych czasach to jak wieczność. Pod koniec mogą się okazać różne dziwne rzeczy. Zobaczymy. Prawda. Bardzo pięknie dziękujemy. Proszę Państwa, nigdzie dziękuję, zwolniony nie jest Miłosz Kłeczek, który w Sejmie pilotuje nasze sprawy i rozmawia między innymi z ministrem Marcinem Przydaczem. Halo, Miłosz.